Wracamy do moich podboi krajów. Tym razem widzę jakichś zimowych. Tak mi przynajmniej wydaje, że to może być coś zimowego. Fajnie by jakby to było u nas, że tutaj miał jakąś zimową przygodę, no ale niech będzie jak ma być. Ogólnie jeszcze do mojej siostry wpadły koleżanki, więc jeżeli będziecie słyszeć jakieś hihihihi, to wiadomo czemu. Wiadomo czemu. Ale okej, okay, przechodzimy sobie kolejny level. Zobaczymy jak tutaj nam pójdzie. Mamy, co mamy nowego? Co ja nowego pochowałem? Nowego slota, jeżeli dobrze się wydaje. Mamy też crossbowmana, czyli chciałem robić sobie w ten sposób, coś w tym stylu zrobić tak i dać tutaj ich czterech. Czy to byłoby dobrą opcją, bo to może mieć dość instant kill, większy damage, to ma też większy kill, ale wolniej. Ale wydaje mi się, że to szybsze strzelanie z możliwością stuna może być bardziej opłacalne. Magów dalej możemy tylko jednego, więc dalej zostaję przy Red Mage'u. Ponieważ ta możliwość obszarowego atakowania jest spoko i to kamikadze, te ataki kamikadze na większym obszarze też będą całkiem pomocne. I kurczę, jak mnie ten web atakuje, ale... Cwoniak, skup się. Lecimy z tematem, okej. Okay. Szczęśliwe spotkanie, nie myślimy, że kogoś spotkamy żywego, oczywiście, że my będziemy tymi żywymi i teraz zobaczymy, jak sobie tutaj poradzimy. Okej, okay, idą tarcze. Nie wiem, czy kusza ma... Czy coś było na temat kuszy i jej zasięgu? Chyba nie. Chyba nie było nic na temat zasięgu, więc możemy sobie tutaj przyspieszyć też. Trzymamy na nasze moce, tutaj używam mocy numer 1. Tu teraz używam piorunów. I zaraz tutaj soldiery niech stoją oczywiście w miejscu, w którym będą mogły też atakować, w którym będzie mógł atakować mag tym swoim obszarowym skillem. Znaczy, skipujemy to, co mamy tutaj ten falę, mamy nowych przeciwników, jakimi będą ogry. Szczerze mówiąc, w tej grze opisy postaci aktualnie nie powodują niczego tak ważne w sumie informacje, jak byłoby w innych gierkach. W sensie, przydała mi się informacja o nekromancie, że może wskrzeszeć, ale innych na razie niekoniecznie. Tutaj widzę, że oni naprawdę dużo, znaczy, że naprawdę długo mogą wytrzymać cały ten damage, który my wykładamy. Jednakże koniec końców będą musieli do nas tutaj podejść i próbować nas powstrzymać. Tutaj mamy bomberów, więc może nam się uda, żeby ten bomber nie wysadził w sumie naszych wojowników. Jak widać, niestety wybuch. Czy to wszystko, że pokoje wybuchać od bombera, czy to był po prostu przypadek? Wydaje mi się, że jest przypadek, ale to tam w sumie wie. Okej, tutaj możemy zrobić sobie wojowników, żeby przytrzymali w tym miejscu ataki każdego ogra na siebie. Każdy wziął jednego na siebie, co mi się właśnie podoba, że rozdzielili tę swoją moc, żeby zatrzymać każdego z nich, niżej rzucić na przykład jedną osobę i co by się skończyło naprawdę jedną wielką tragedią. Podoba mi się to też, że pułapki, jakie są pod jedynką, niekoniecznie szybko się tutaj wyłączają. Wyłączają, mam na myśli oczywiście, że nie znikają, o w ten sposób, że one nie znikają, że one są położone, to możemy położyć nawet parę w tym samym miejscu i wyjdzie na to, że po prostu będą tam stały, aż ktoś mnie nie nadepnie. Tutaj możemy włączyć sobie jednego nekromantę, drugi nekromanta właśnie sobie zginął od pomocy naszych łuczników i magów. Tutaj możemy sobie zrobić bomberów, żeby oczywiście tutaj troszeczkę ich wysadzić i nam pomóc z tym całym naparciem od strony przeciwników i mamy zrobiony level w bardzo szybkim tempie. Wystarczyło zwiększyć tempo i zobaczcie, jak łatwo od razu te wszystkie wychodzą level. To jest bez achievementów żadnych, więc nie zdobędziemy sobie większej ilości gwiazdek, tak jak w poprzednich levelach, ale jakoś to chyba przeżyjemy. Well-crafted quivers, reduced loading time by 0% grand stern arm. Okej, czyli to będzie szybsze ładowanie i przybijanie armoru. Tutaj mamy nowego skilla, ale właśnie chciałem do magów pójść. Trzeba zobaczyć, pierwszy odblokować Black Mage'a. W sumie go sprawdzimy, a potem dodajemy sobie po prostu nowego slota i zobaczymy, jak będzie z tym nowym slotem tutaj wszystko działo. Mamy piąty level, chodzimy normal way. Miałem jedną gwiazdkę, mogę zrobić jakiś upgrade, ale tego nie chciałem robić, więc zobaczymy sobie tego, co ma w ogóle za możliwość. Jeżeli jest przynajmniej jeden czarny mag na Battlefieldzie, aha, czyli to jest po prostu do zamrożenia, czyli na początku nie będą nam działać, kamikaze nie będzie działało tak mocno, ale wydaje mi się, że to będzie wciąż wystarczająco wszystko działało na tyle, aby po prostu zwyciężyć, więc Gucci, Gucci, jeszcze raz Gucci. Skąd tutaj przybyłeś? Przyszliśmy z pobliskiej wioski, mój panie, próbowaliśmy się chować za płotami, ale nie mamy tyle, nie mamy wystarczająco szczęścia i ci, którzy przeżyli, biegną po prostu tą drogą. Okej, czy będziemy musieli to jakiś villagersów ratować przed napadem naszych przeciwników. Próbujemy ich szybko odstrzelić tutaj oczywiście, żeby nie dogonili naszych ochranianych przez nas
wieśniaków. No nazwijmy ich wieśniakami, to są wieśniacy, tak? Latające jednostki, co to jest? Bat. Latające jednostki, które nie mogą zachowywać pułapek i min. Nietoperze zmieniają się w wampiry, jeżeli dostaną, zostaną zaatakowani. Ciekawe, ciekawe. Słuchajcie, atakujcie każdego, atakujcie tam każdego, pyk. Tutaj zatrzymajcie ich i tutaj szybko oczywiście naszych wojowników. Mamy też wampirów, oczywiście opis musi być szybko od nich też. Puścimy teraz tutaj nasze wybuchy, niech wybiegną do przodu. Mam nadzieję, że jest wystarczająco daleko, żeby nie zabić tam niestety jednostek mele, niestety się stało. Czy my tutaj będziemy w stanie się obronić? Okej, tutaj na szczęście udało nam się zrobić jeszcze naszych swordmenów, więc utrzymują nam tutaj tą całą falę. Wszyscy stoją w miejscu i nie przepychają się na tyle, abyśmy mieli problem zatracić jeszcze większą ilość życia. Zatraciliśmy ich tylko dwa, więc jest całkiem spoko. Okej, każdy nietoperek tutaj dostał damage, więc wszystko jest pod naszą kontrolą. Tutaj Black Mage w sumie jeszcze nie zauważyłem ani razu, jak on atakuje, szczerze mówiąc. Niby tam bije więcej, ale nie widziałem takiego jakiegoś żadnego ataku, który wychodził z ich strony, więc chętnie bym to w końcu zobaczył. Okej, to będzie chyba idealny moment, żeby właśnie bombardierów puścić, ponieważ będą mogli sobie wybuchnąć. Serio? W odpowiednim miejscu. Akurat musiał wybuchnąć nawet przed dobiegnięciem, tylko po prostu walnął w tych moich villagersów, których próbowaliśmy łapać. Znaczy, że jest achievement za to, że na przykład, nie wiem, nie zniszcz żadnego z tych, którzy uciekają w tym levelu i tak dalej, bo to jest druga albo trzecia fala, kiedy mieliśmy kogoś do obrony. Na początku były te ogry, teraz były te villagers, czyli dwie fale, które, powiedzmy, taka mechanika istniała. Tutaj możemy sobie puścić bomby. Będzie idealnie, tutaj wyczyściło, dobrze. Tutaj pioruny. O Jezu, teraz będzie problem. To nie wiem, czy nie za dużo, nie zadałem zbyt wiele damage, jeżeli nie zdążymy na czas postawić. Nie mogłem ich tam ustawić. Wygrałem na jednym HP, ale nie mogłem ich tam cały czas postawić, nie mogłem ich zatrzymać. Co jest właśnie strasznie głupie, czemu nie mogę na takim miejscu postawić wojowników? Wiem, że to nie ma granica rebelu, no ale bez przesady. Okej, czyli teraz jak powiedziałem, wrócimy do magów, mamy teraz dodatkowego slota magicznego i możemy sobie zrobić coś takiego lub odblokowanie meteorytu. Wydaje mi się, że ten meteor mógł być całkiem spoko, bo to jest dodatkowy skill, który będzie nam pomagał. Teraz tak, będziemy używać tych dwóch magów. Czemu nie Black Mage'a? Ponieważ nie używam Freeza. Wydaje mi się, żeby... Nie wiem, to jest całkiem spoko opis, ale wydaje mi się, że jeżeli dostanę w tym ustawieniu, będzie lepiej. Dostanę, będę miał mocniejsze pioruny, mocniejsze kamikaze i... skill, który nie ma wpływu bez względu na to, jakie mam ustawienie, czyli właśnie ten meteor. Więc normal wave. To tak, tak, oczywiście to samo ustawienie. I teraz tak, powiedziałem Red Mage plus Blue Mage. I zobaczymy, jak ten meteor w ogóle działa. Jest meteor pod trójką, nie pod czwórką, co mnie troszeczkę będzie pewnie... To jest mała taka głupota, ale naprawdę to jest głupota, żeby coś takiego zrobić. Bo jeżeli skill jest cały czas na jednym punkcie, tak? Czyli mieliśmy cały czas ten, jak się nazywa? Mieliśmy teraz pioruny na trójce. Czemu nagle po odblokowaniu nowego skilla, którego jeszcze nie mieliśmy, on zajmuje ten slot? To się po prostu tak... No nie powinno to tak działać, moim zdaniem. Nie powinno to tak działać, bo... Niby to jest mała taka zmiana, która... No nie widać, nie wpływa na to, jak gram, ale... No jednak coś, co mnie nie odpowiada przynajmniej. Okej, zrobimy tutaj swordmenów. Tutaj walniemy zaraz meteory. To zobaczymy, jak to walnie ogólnie. To jest sporo bije. To mi się podoba, że szybko obiło tych przeciwników tutaj dalej. Nawet ich zniszczyło. To my armor skeletonu na moją jednostkę, która niekoniecznie ma jakiekolwiek szanse na to, żeby nam tutaj coś zrobić. Chyba że nasze swordmany były wyspamione za szybko i skończy to właśnie naszą tutaj niekoniecznie ciekawą sytuacją. W razie czego mam bomby do użycia, więc spokojnie będę mógł sobie tym się obronić. Ogólnie czemu tylko jedna fala przeszła? Przyszło nam strasznie dużo jednostek, po czym zrobiłem tylko jakby jedną falę. Jak to się przelicza? Nie rozumiem. Typy jednostek mają się pojawić 25, czy jak? Nie mam pojęcia. Raz szybko przeleciał, teraz zobacz, jak znowu te liczby wolno strasznie lecą. Okay, nowa jednostka, znowu Pirate Zombie. Aha, czyli na początku mam tarczę, potem biegnę. No, nie, nikt nie ma tarczy. Aha, czyli są te tarczowe i są te bez tarczy. Okej, rozumiem. Rozumiem. Tutaj pioruny.
A oni mają na początku, czyli te, które nie mają tarczy, to jej po prostu nie mają, a ci, którzy mają tarczę, to potem po prostu, jak się nazywa, biegną bez niej. Alright, 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 alright. Tutaj trzeba czwóreczką walnąć piorunem w nich. Tu trzeba zrobić teraz Swordmanów w to miejsce. Tu zrobić pułapki, jakby ktoś chciał strzelić szybko na nich biec. Widać, że lecą nietoperki, więc fajnie było, jakbyś mnie szybko strzelił. Dokładnie, udaje się nam to na razie obronić, ale czy to będzie wystarczające? Czy to będzie wystarczające, żeby to wszystko tutaj odbić? Jak widać, dzieje się dużo, i moje życie znowu jest zakłopotane. Jednakże dajemy radę, jak to odepchnąć. I Swordmany na czas się tutaj najszczęśliwie pojawiły. Teraz mogę szybko Bombermanów wypuścić. Tutaj puszczamy. Zaraz, czemu tam do mojej jednostki walczą? Czemu jakaś jest pomoc z tyłu ustawiona? Kim jesteście? I czemu nam pomagacie? Kim są te jednostki? Znaczy, dziękuję za wsparcie, ale skąd żeście się pojawili? Czemu żeście się pojawili? Okej, pomogę też z moimi Swordmanami. A, moje Swordmany nie chcą nawet walczyć z czymś. A, czyli moi łucznicy czasami mają miejsca, w których sami nie strzelą, ale jeżeli wyceluję, to zaczną tam strzelać. Ciekawe. Co wy tutaj robicie? Uciekajcie stąd szybko, cały legion nadchodzi. Właśnie znaleźliśmy armię nieumarłych. Poczekajcie, kim ty jesteś? Jestem Sir Bedwar, jestem grupą ludzi, która została po tym, po składzie Sir Kiliana. Jesteśmy, znaczy naszym celem jest zrajdowanie przeciwników od tyłu, aby pomóc Relief Coridian, coś w tym stylu. A, ale wychodzi na to, że nasze skauty, schrzani nasi zwiadowcy, schrzanili i po prostu liczby nieumarłych są o wiele, wiele większe niż nasze. Okej, taka mniej więcej krótka historia, która niekoniecznie ma wpływ na cały przebieg tej całej sytuacji. My po prostu próbujemy dalej walczyć i likwidować wszystko, co jest na naszej trasie. Okej, co bym chciał sobie odblokować? Traps możemy w końcu zaczął rozwijać, ponieważ ja niby tak używam, a szczerze mówiąc, leżą sobie w miejscu. Chyba że Elec Curse. Zabiera połowę życia wszystkim na 6 sekund. I niektóre przeklęte jednostki atakują swoich. Całkiem spoko skillem. Bo mogę odblokować bombardię. Bombardy, jeżeli takie w ogóle słowo jest, meteorytów. Niekontrolowane meteoryty będą atakować całe pole walki. Ja bym chciał jakieś takie pasywne skille. No tylko te dwa pasywne, to są tak, że po prostu szybciej przeładowują o pół sekundy, ewentualnie trwa coś dłużej. Warriory, może od was coś bym chciał nowego zrobić. Heavy shieldy. Czy w ogóle jest coś takiego jak... O, mogę sobie Knight zrobić, ale czy jest coś takiego, że mogę ich mieć więcej? O, mam tutaj większą ilość i to jest właśnie idealne, to robię sobie stun i potem odblokuję to. Więc zrobimy sobie w ten sposób, na po prostu naszych mieczników, żeby było ich więcej, żeby mieli szansę na dłuższe przetrwanie. Okej, mamy skończony jakby pierwszy akt, jeżeli dobrze mi się wydaje, ponieważ był ten pierwszy akt, teraz mamy znowu historię dalej naszej historii. Tak jest, jest koniec pierwszego aktu, czyli pierwszy akt się składa raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześciu leveli i zgaduję, że drugi akt mniej więcej też na tyle będzie się składał, więc wydaje mi się, że to byłby odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek. Wiem, troszeczkę krótszy, jednakże chciałbym zakończyć powiedzmy w tym miejscu akt i rozpocząć drugi akt, ponieważ jeżeli bym nie przyspieszał tych leveli, to mielibyśmy akurat chyba właśnie 3 levele dzisiaj, 3 levele wczoraj, coś w tym stylu, więc byłoby całkiem spoko. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Dziękuję wam za wszystkim za oglądanie. Czekajcie na nowe odcinki, nowe serie i tak dalej. A ja idę szybko się znowu schłodzić i lecę z dalszym nagrywaniem naszej przygody z gry Royal Squad. Siemanko, peace, yo! Fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.